tematyce węgla, na której przybył nasz pan prezes Janusz Korwin-Mikke i za chwilę wypowie się na ten temat. Korzystając z okazji również przedstawienie Państwu naszego kandydata do Senatu, pana Macieja Urbańczyka oraz nowo wybranego prezesa oddziału w Katowice, pana Łukasza Rosickiego. Więc może, ponieważ czas jest bardzo krótki, może tutaj już zabierze głos pan prezes. Tak, proszę Państwa, ja nieustannie domagam się, żeby położyć kres temu szaleństwu, jakim jest walka z globalnym ociepleniem, które prowadzi ta czerwona lobby w Brukseli, nie tylko w Brukseli. Jest to, powtarzam jeszcze raz, to nie jest przypadkiem. Walka z globalnym ociepleniem jest walką ideologiczną, robioną przez ludzi, którzy od 30 lat dbają o to, żeby był zerowy wzrost. Ich celem jest zahamowanie wszelkiego rozwoju. Zerowy wzrost jest ich celem. Wyobraźcie sobie do egzekwenii pod zero wzrost, pod zerowy wzrost. Oni się boją, że jeżeli będzie wzrost gospodarczy, to za chwilę zabraknie ropy, gazu, wody, rudy i tak dalej. Ma być zerowy wzrost, to jest ich ideał. I oni to robią świadomie i celowo. A do tego dochodzi jeszcze lobby zielonych, na ogół na żołdzie rosyjskim, którzy walczą z węglem, gazem łupkowym i atomem, no bo to jest konkurencja dla gazu i ropy, które są w Rosji. No i te wszystkie rzeczy szkodzą polskiej, niemieckiej, prawda, gospodarce. Państwo wiedzą, że niemiecka gospodarka jest w tej chwili minus, prawda? Polska gospodarka jest jaka jest, wszyscy widzimy, prawda? To wszystko jest wynik ideologicznej walki czerwonych i zielonych, czyli brunatnych. Bo jak się pomyśla czerwony, zielony, to chodzi brunatny, wszyscy wiedzą, prawda? I ci ludzie robią to celowo. To nie jest przypadek, to jest celowa robota, podnoszenie podatków, walka z globalnym ociepleniem, wszystko po to, żeby zahamować rozwój gospodarczy. I w tej chwili Unia, bo to w tej chwili tylko Unia i Kanada temu ulegają, temu szaleństwu, Unia planuje dalsze zwiększanie tej walki z węglem i innymi nośnikami energii. I chcę powiedzieć, że jeżeli tak dalej pójdzie, to będzie opłacalne sprowadzanie węgla z Marsa na Ziemię, bo takie będą ceny węgla. Radosna wiadomość polega na tym, i dlatego pozwolę zwołać na tę konferencję pod tym Australia, że właśnie premier Australii, pan Anthony Abbott, likwidował specjalny podatek ekologiczny od węgla. Przy okrzyku, prawda, ze stróciciem, i tak dalej. Ale ludność Australii stoi murem za, znaczy większość ludności Australii stoi murem za partiami konserwatywno-liberalnymi, które to właśnie ten podatek obaliły. Na zakończenie chciałem, znaczy po Australii oczywiście pójdzie Rosja, Japonia nawet. Unia Europejska została sama właściwie już w walce z globalnym ociepleniem, ale planuje jeszcze zaostrzenie tej walki z powodu, po którym czysto ideologicznie. I teraz już praktycznie, bo mówiłem o węglu z Marsa. Natomiast węgla z Marsa to oczywiście pewno jeszcze długo nie będzie. Natomiast węgiel z Australii będzie. Węgiel z Australii już do Polski dotarło. I po zniesieniu tego podatku węgiel z Australii znów się pojawi. Nie tylko rosyjski, ale australijski, może z RPA. Prawda? Się ten węgiel pojawi. I właściwie sposobem nie jest ograniczenie dopływu, czy restrykcje, czy ten, tylko po prostu likwidacja tych wszystkich kretyńskich podatków w Polsce i wtedy się okaże, że polski węgiel jest tańszy. Dlatego musimy zlikwidować te sztuczne obciążenia, które no, powodują, że węgiel jest taki drogi. I tyle, co miałem do powiedzenia. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. No. To sprawa jasna. Jeżeli podatek. Jeżeli nie ma pytań, proszę Państwa, to ja pozwolę sobie jeszcze króciutko powiedzieć o naszym kandydacie tutaj do Senatu. Więc pan Maciej Urbańczyk jest przedsiębiorcą, doświadczonym finansistą i to kryterium jakby doświadczenia właśnie zadecydowało o tym, że
będzie startował w tych wyborach z naszego poparcia. W Rybniku oczywiście. W Rybniku. Jest naszym członkiem, więc tym bardziej tutaj to poparcie się należy. Jest też rybniczaninem, więc ma to istotne znaczenie, dlatego że Rybnik jest takim miejscem, gdzie to przywiązanie do jakby lokalnych przedstawicieli jest dość duże. Więc jeszcze chciałbym powiedzieć takich parę zdań od siebie. Znam pana Macieja i na pewno nie będzie, nie wiem, obrażał na przykład Ślązaków, jak robią to działacze PiS-u. Na pewno nie będzie wchodził w różnorakie konszachty, jak robią to działacze Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj jesteśmy pewni za to, że będzie to człowiek właściwy na właściwym miejscu. Teraz może oddaję głos panu Maciejowi. Dziękuję. Tak, proszę państwa, nazywam się Maciej Pańczyk, kandyduję z okręgu 83, to jest powiat rybnicki i mikołowski. Fakt, że jestem w biznesie od dłuższego czasu i w finansach, był też jednym z elementów, które poparły, jak się mówi, moje przemyślenia i skłoniły do uczestnictwa w wyborach, a również przystąpienia do partii kongresowej Prawica. Gospodarka i podatki to są główne działania, które miałem się skupić. Jest mi będzie i myślę, że będzie mi o tyle łatwiej, że żaden z polityków się tym nie chce zajmować. Pytanie, czy się na tym znają, czy nie, jest sprawą drugorzędną, natomiast to, co jest najważniejsze, to nie poruszają w ogóle tych tematów. Jak wiecie, ostatnio kampania ruszyła i zarówno z teoretycznego prawa i lewa wszyscy prześcigają się, ażeby znaleźć u konkurentów afery. Afery, skandale, patologie to są takie bardzo nośne rzeczy, które powodują, że jesteśmy w stanie bardzo emocjonalnie podchodzić do niektórych kandydatów, tak, oceniając ich, jak bardzo są oburzeni, że w Polsce jest źle, a już tak jak jest źle na Śląsku. No, przypominam, że te partie przecież mają swoich senatorów i swoich posłów na danym terenie. I nie wiem, dlaczego dzisiaj nie potrafią tego realizować. Mam pytanie do moich konkurentów, bo jak państwo wiecie, trzech posłów startuje w okręgu rybnickim. Co takiego nie może i co takiego nie daje mandat poselski, że muszą zostać senatorem? Bo dla mnie to jest albo ucieczka z Sejmu i ta paniczna ucieczka z Sejmu jest dla mnie przerażająca, bo znaczy, że wybraliśmy osoby niekompetentne, albo jeśli to są osoby kompetentne i do senatu, to znaczy, że są marionetkami w rękach głosów partyjnych, dlatego że nie potrafią sami decydować. Czyli nie są posłami z krwi i kości, a są po prostu osobami, które na rozkaz porzucają mandat poselski, a przecież to jest wybór obywateli, tak? W wolnych wyborach się wybiera posłów, a okazuje się, że to jest wybór prezesa partii, że poseł ma być posłem albo ma nie być posłem. Państwo zdajecie sobie sprawę pewnie ze starego powiedzenia, że mieszając herbatę szybciej nie będzie ona słodsza. Więc pytanie moje jest do konkurentów też, co będzie, jeśli z posła zrobimy senatora, na ile to naszemu regionowi przyniesie korzyści. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście jestem praktykiem w finansach, praktykiem w biznesie i to, co ja bym się zajmować w Senacie, to jest właśnie bycie takim mentorem, tak jak każdy senator powinien być, który ma doświadczenie, który będzie kontrolował procesy legislacyjne. I myślę, że odpowiedzialność senatu, jeśli ona jest czy taka, czy w określonej formie, będzie zawsze odpowiedzialnością nad jako funkcja kontrolna legislacyjnej działalności Sejmu. Wszystkie inne powody, które słyszę w kampanii wyborczej, no przecież to są tylko i wyłącznie powody polityczne, które tak naprawdę w większości nie mają żadnego znaczenia dla naszego regionu. I myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz, o której wspomniał Adam Pustelnik, a mianowicie, że jestem związany z tym regionem i uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby rolą i senatora, ale również i posła, było dbanie w pierwszej kolejności o te nasze małe ojczyzny, czyli o Śląsk, a potem przenosić ten cały patriotyzm na poziom wyższy, czyli do Sejmu. Bo jeżeli będziemy dbać o lokalne źródła utrzymania naszych obywateli, będziemy dbać o górnictwo, o którym wspomniał pan prezes, będziemy dbać w ogóle o firmy, które tutaj są, czyli będziemy patrzeć na naszą działalność właśnie przez gospodarkę, a nie tylko przez politykę, to na pewno będzie nam lepiej, a przede wszystkim będziemy przeżyć spokojnie. Zresztą jednym z elementów mojej kampanii i to, co mi się podoba, dość duży odzew jest to również w Komisji Prawicy, gdzie wszyscy się skłaniają do takich podstawowych fraz, które między innymi Centrum Domas Media głosi, że proste podatki to dobre podatki. Tak? Im większy stopień skomplikowania podatków,
tym trudniej obywatelowi przebrnąć i tym więcej powodów do nadużyć. Dlatego zachęcam wszystkich do głosowania na moją kandydaturę na Kongres Nowej Prawicy, po to, ażeby nam żyło się spokojniej, a przede wszystkim bezpieczniej finansowo. Dziękuję. Dziękuję w takim razie.